Dzisiejszy wieczór spędzamy podczas spotkania Kobieta w biznesie. Uczestniczki będą miały okazję nie tylko skosztować naszych spoko przekąsek, takich jak chociażby praliny z kaszy jaglanej albo praliny z amarantusem, ale również wysłuchać wielu ciekawych wywiadów przeprowadzonych przez organizatorkę wydarzenia, panią Anetę Wątor, z kobietami biznesu. Wśród nich pojawi się również pani Anna Szczypek, która opowie o historii SpokoBox, o pasji, o zaangażowaniu oraz o tym, jak udało się pozyskać ambasadorów takich jak chociażby Dorota Doda-Rabczewska. To będzie przed nami ciekawy i kreatywny wieczór. Relacja już niedbawem u nas na fanpage'u SpokoBox oraz na kanale SpokoBox TV. Do zobaczenia. Mam pytanie, jak smakuje nasz catering? Bardzo dobrze. Muszę przyznać, że właśnie od ostatnich kilku dni próbuję znaleźć przepis, który będzie... O nie, jak widać. Który będzie... Tylko znak, że smakowało. Tak, który będzie zdrowy i smaczny i mi się nie udało. A dzisiaj zauważyłam pierwszą rzecz i to są właśnie te kulki. Czyli są... praliny z amarantusem. Co to jest? To jest pralina z amarantusem. Jest świetna i smaczna i mnie mam zdrowa. Tak, tutaj mamy daktyle i tak jak już wspomniałam, amarantus, więc jak najbardziej słodkie, a zdrowe. Ja mam pytanie, bo tutaj pojawiliśmy się z naszym SpokoBoxem. Chciałabym spytać o pierwsze wrażenia, jak smakowało. Czy dopiero zaczęłam próbować. Na razie zdecydowałam się na coś ostrzejszego, niesłodkiego. No i w porządku. Czyli rozumiem, że nasze tortille z dodatkami. Tak. Witam, dzień dobry. Witam. Jesteśmy tutaj na wydarzeniu Kobieta w biznesie. Przed chwilą mieliśmy przyjemność uczestniczyć w naprawdę bardzo ciekawym wykładzie. Przed nami dalsze części, między innymi wywiad z panią Anną Szczypek o naszej firmie. Mam pytanie, ponieważ to jest pierwsze spotkanie Kobiety w biznesie w Warszawie. W poprzednich edycjach uczestniczyła pani Anna Starnawska, która reprezentuje SpokoBox w Krakowie. Jak pani Anna motywowała kobiety i uczestniczki do tego, aby w tych małych, drobnych krokach zmieniać podejście do odżywiania? Ania jest cudowną osobą, to jest kobieta rakieta, bo inaczej tego nie powiem, która jest bardzo pomocną osobą i rzadko spotykam w swoim życiu cudowne kobiety, naprawdę, ale rzadko aż tak pomocne. Ania sama na swoim przykładzie pokazuje, jak zdrowe odżywianie ma duży wpływ na nasze samopoczucie. Dodatkowo jest osobą bardzo pomocną, wartościową, zawsze można na nią liczyć i bardzo wiele się od niej nauczyłam, także bardzo się cieszę, że jesteście ze mną zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, jak i w Katowicach. Za niedługo, nie wiem czy słyszałaś, SpokoBox również ze mną będzie na Kobiecie w biznesie w Katowicach, także uwielbiam kobiety ambitne, przedsiębiorcze, pomocne i takie mnie się trafiają, także bardzo dziękuję za Anię Szczypek, za Anię Starnawską, jesteście super. Mam takie pytanie, przygotowując się do naszej rozmowy, bo nie ukrywam, że to robiłam, czytałam trochę o metodzie Kaizena, mam pytanie, jak tak naprawdę ta metoda jest przyjęta w Polsce przez naszych rodaków. Jestem trenerem Kaizen i trenerem umiejętności miękkich. Głównie szkolę pracowników firm z metody Kaizen, natomiast są to firmy zagraniczne, z zagranicznym kapitałem działające w Polsce, czyli nie ma jeszcze tej kultury takiej w Polsce, bardziej mamy europejski styl zarządzania, aby właśnie pytać pracowników o zdanie, aby liczyć się z ich zdaniem, aby cały czas ulepszać komunikację i bazować na czynniku ludzkim jako takiej wartości. Zawsze powtarzam jedno. Każda firma jest jak drużyna piłkarska i warto, abyśmy bili do tej samej bramki, abyśmy podawali sobie piłki i celowali w ten sam punkt. Często niestety w firmach pracownicy są przeciwko sobie, nie lubią się, jest taka wroga atmosfera, a tak nie powinno być. Właśnie tego uczy Kaizen, uczy odpowiedniej komunikacji. Mam pytanie, bo też... No więc tak, największym problemem z tego, co zrozumiałam, jest to, że w Polsce, w Europie styl, to jest tak zwany styl delegowania zadań, ale stricte określonych przy pracodawcę, czyli pracownik ma robić to, co i w taki dokładnie sam sposób, jak widzi to pracodawca, pomijając predyspozycje, pomijając mocne strony pracowników. Metoda Kaizen wywodzi się z kultury japońskiej, tak?
Metoda Kaizen wywodzi się z Japonii. Tak puentując, europejski styl zarządzania jest taki, że zazwyczaj szefowie są górą, to jest autorytet, oni mówią, co mamy robić. I często wkurzają się, jak robimy coś źle. Mówią, karają nas za nasze błędy. A Kaizen polega na tym, że nie szukasz winnych, tylko szukasz problemów i je rozwiązujesz. Nie skupiasz się na tym, kto popełnił błąd, ale co zostało zrobione źle i jak można to ulepszyć. Pytasz wszystkich pracowników o zdanie. Pytasz, jaki jest twoim zdaniem pomysł, co można zrobić w SpokoBox, aby ulepszyć na przykład funkcjonowanie firmy. Czyli pytamy wszystkich pracowników, wszystkie osoby, które działają w organizacji i to ludzie wszyscy współpracują ze sobą i mają takie nastawienie na ulepszanie, które nie ma końca. Moje ostatnie pytanie, zanim wypuszczę do gości i do uczestników. Metoda Kaizen sprawdza się w każdym aspekcie życia. Więc jak odnieść do tej metody odżywianie oraz dietę, podejście do tego, że pragniemy schudnąć, czy pragniemy zmienić sposób odżywiania? Przestań karmić się durnymi wymówkami, że nie wiem, nie stać mnie, to za drogo, za stara jestem, za młoda i tak dalej. Zawsze jest najlepszy moment do tego, żeby zacząć zmieniać siebie, bo to jest twoje życie i życzę ci, żebyś była szczęśliwa, radosna i spełniała swoje marzenia. Jak małymi krokami realizować swoje cele? Dla przykładu, przestań gadać i chcieć codziennie biegać na przykład godzinę, jak chcesz schudnąć. Zacznij biegać po 5 minut. Przestań, jak masz jakiś posiłek, zacznij nawet od niedojadania go do końca, żeby pokazać głowie, że jesteś już nasycona, czyli nie jedz wszystkiego do końca. Małymi krokami staraj się jeść to, co jest pożywne, co cię odżywia i co jest dobre. Czyli motywacja, samodyscyplina i tak naprawdę konsekwencja. Samodyscyplina, świadomość, że ty jesteś swoją najlepszą przyjaciółką, przestań karmić się wymówkami i rób tak, żeby było dla ciebie dobrze. I ty jesteś swoim najlepszym nauczycielem, więc ucz się na swoich błędach, bo jesteśmy ludźmi, każdy je popełnia. Dziękuję bardzo i cudownego wieczoru. Wszystkiego dobrego wam życzę. Tobie również. Cześć, pa, pa.